Dobry wszystkim na Klub Tuareg. Ja chciałem powiedzieć Wam, że mam taki mały problem. Na dworze jest teraz minus 1. Nie jest tak zimno, to znaczy jest zimno. No i co mam? Tuarka V10 diesla z 2006 roku. To nawet widać to na moim profilu, gdzie mam Klub Tuareg, jestem. I jest taki mały problem mój, który mam. Wyczytałem tam wcześniej, że trzeba zrobić tam takie, zrobić, że kluczykiem trzeba przekręcić tego delikatnie i poczekać trochę tego. No ja tak robię, ale bo mi się pokazuje kontrolka, taka spirala. Taka spiralka mi pokazuje się. No i wyczytałem tutaj w tym, w papierach, tutaj chyba w tym chyba, w papierach wyczytałem, że lampka od migaczy. No rzeczywiście, nie świeci się migacz, wymieniłem i dalej ten sam problem. No chciałem właśnie pokazać Wam najlepiej i pokażę Wam kluczyk mamy, co ja robię. Pokażę Wam, co ja robię. Zaraz powoli podtrzymam. Dopiero włożyłem. O. I teraz przekręcam tylko. Już przekręciłem i już się zaczyna robić kocioł mały. No. I to jest właśnie ten problem mój. Ta kontrolka, która się tutaj świeci. Włączymy radio. Tu się kontrolka właśnie świeci. I to jest właśnie ten mały problem mój. Wcześniej się świeciło tutaj, ale to było chyba wina oleju. Bo w jakiejś jednej filmie wymieniłem i chyba mi w ogóle mi nie wymienili. O, teraz mi się coś takiego pokazuje też automatycznie. Hamulec nie jest włączony w ogóle, na hamulcu w ogóle nie stoję wnętrznym. No co się zaczyna pieprzyć się, za przeproszeniem, z elektryką chyba tutaj. I teraz tak, pokażę Wam, tam naprzeciwko widać samochód taki jeden, niemiecki, ale widać światła. I teraz tak, jak włączę światła migacza, o tutaj, to widać, że po prawej stronie się nie świeci właśnie. Ja oczywiście wymieniłem tą żarówkę już na nową, w opakowaniu jeszcze i włożyłem i to samo się dzieje. No, no oczywiście mogłem z tym jeździć, no ale jak policja mnie złapie, no to... Coś, uwagę mi zwrócą uwagę i to. A cóż, no tutaj jest cały czas mi się hamulec. Przecież hamulec jest wyłączony, cholera jasna. To mnie zaczyna wpieniać niekiedy. Jest wyłączony. Włączam hamulec specjalnie. O. I wyłączam. I dalej to samo. Dalej to samo. Dalej to samo. Tego się za Chiny nie da. Nie wiem. No ale na razie tego. Tak pokażę Wam, kurde. O, tu jest akumulator. No i tak naczytałem się na forum, że trzeba właśnie tak zrobić, poczekać trochę, poczekać. Ja już tutaj czekam już prawie tego. No ja wyłączę jeszcze raz. Jeszcze raz włączymy. Znowu to samo. Znowu to samo. I teraz jak włączam silnik, hamulec, no i dalej to samo. Cały czas zaczyna pieprzyć się. O, i teraz mi się włączyły automatycznie długie. O. I to samo jest. No i tutaj już teraz zniknęło kontrolka jakaś tam, o, tylko jedna kontrolka jest. No to jest właśnie ten mój problem, który chciałem Wam pokazać.